Podróże przez żyrardów. Na loftach stoi stary pociąg. Jest bardzo zardzewiały, ma pękane koła. Jeden z wagonów rozpada się w środku. Przez żyrardów biegła kiedyś kolej warszawsko-wiedeńska. Stąd przy stacji okazały dworzec, który niedawno został odnowiony i przypomina o dawnej świetności miasta. Kiedyś do Żyrardowa przyjeżdżali ludzie z całego świata. Szukali tu pracy i lepszego życia. Miasto kwitło dzięki przemysłowi liniarskiemu. Przed wojną żyli tutaj obok siebie Polacy, Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Czesi, Szkoci. Na ulicach Żyrardowa można było usłyszeć różne języki. Raz nawet przyjechał tu sam szach perski Nasser ad-Din Shah Qajar. Zwiedził fabryki. Zajrzał także do ochronki, gdzie powitały go żyrardowskie dzieci. Ówcześni mieszkańcy wyznawali różne religie. Byli tu rzymscy katolicy, mariawici, prawosławni, protestanci, Żydzi. Działała jedyna w Polsce szkoła polsko-żydowska. Dzisiaj to ludzie stąd często wyjeżdżają, choć Żyrardów się zmienia i niektórzy po jakimś czasie wracają do swoich rodzinnych stron. Taki jest nasz Żyrardów. Kto był tutaj choć raz, nigdy nie zapomni czerwonego miasta.